Michał Cichy, MMA.pl. Znajdujemy się na gali Armia Fight Night 2. A moim i Państwa gościem jest Patryk Surdyn po bardzo mocnej walce z Piotrem Kamińskim. Ja ogólnie typowałem, że to starcie będzie jednym z lepszych w tym w ogóle miesiącu. Czy tak się spodziewałeś, że ta walka będzie ciężka? Witam wszystkich serdecznie. Tak, spodziewałem się, że ta walka będzie wyglądała w ten sposób. No, Piotrek jest bardzo wymagającym rywalem. Jeszcze Wasz Portal, dziękuję bardzo za taką nominację, że znalazła się w 6 walkach kwietniowych. Piotrek, tak jak wspomniałem wcześniej, był bardzo wymagającym rywalem, był mistrzem kategorii muszej. Spodziewałem się, że będzie walka w ten sposób wyglądała, ale myślę, że przeważałem w stójce, tak jak i w parterze. Czuję się bardzo takim przekrojowym zawodnikiem, trenuję bardzo ciężko, wielopłaszczyznowo i gdzie walka się nie potoczy, tam naprawdę odnajduję się. Czułeś jakieś zagrożenie w parterze ze strony Piotrka? Nie czułem żadnego zagrożenia. Wiedziałem, że pod koniec tam trochę oddałem mu tą nogę i tam delikatnie coś tam chrupło, ale to tak adrenalina była niezbytnio, nic nie czułem, mam nadzieję, że tam zbytnio nic poważnego nie będzie. Organizator Filip Bądkowski przed tą galą mówił mi, że ogólnie nikt nie chciał przyjąć z okolic tutaj walki z Patrykiem Surdynem. Jak słyszeli, że jest walka, mówili, że w porządku. Jak słyszeli twoje nazwisko, mówili, że niestety nie dadzą rady, więc musieli poszukać przeciwnika aż w Drawsku Pomorskim. Dziwisz się, że nie chcą zawodnicy podjąć z tobą walki? No powiem tak, no ja też miałem taką roczną przerwę, spowodowano też i kontuzjami, i właśnie problemy z organizowaniem jakiegoś pojedynku, to trochę blokowało mnie. Tak, no dziękuję bardzo Piotrkowi, że zgodził się na tą walkę. Były problemy właśnie z jakiejś takiej z organizacją jakoś walki. Pojawiała się jakaś propozycja, ja już się cieszyłem, że będzie pojedynek, a tutaj ktoś się wycofywał i ciężko właśnie było dograć jakąś walkę, no i trochę to stopowało moją karierę, ale myślę, że teraz takie zwycięstwo z Piotrkiem Kamińskim ruszy trochę to taki, da taki na pewno duży krok w mojej karierze. Właśnie wielu przeciwników odmówiło walki z tobą, a w ogóle zastanawiałeś się nad tym, żeby wziąć walkę z doświadczonym dość rywalem, jak na tą kategorię wagową Kamińskim? Ja powiem tak, jeszcze jak dostaliśmy informację, że będzie organizowana tutaj gala w naszym mieście, od razu powiedzieliśmy, że jesteśmy chętni i nie obojętnie co to za rywal będzie i zgodziliśmy się od razu na walkę z Piotrkiem. Przed chwilą słyszeliśmy żywiołową publiczność, no naprawdę świetna dzisiaj publiczność, szczególnie tobie kibicowała dość mocno. Słyszałeś to w walce? Tak, słyszałem, to pomagało właśnie mi w takich ciężkich momentach. Dziękuję bardzo tutaj kibicom. To są kibice, ale to są bardzo bliscy mi ludzie, którzy wspierają na co dzień mnie i wierzą we mnie. I to też właśnie taka wiara tych ludzi we mnie motywuje mnie do tych ciężkich treningów. Co dalej? Planujesz już jakąś walkę? No powiem tak, trochę odpocznę i na pewno będę trenował. Ciągle się chcę rozwijać. Tutaj ostatnio byłem w Łodzi, w Shark Optimum, który chciałem bardzo podziękować Łukaszowi Zaborskiemu za taką możliwość przyjazdu do nich i wszystkim trenerom, zawodnikom również za takie miłe przyjęcie mnie. I na pewno będę chciał jeździć trochę bardziej się też potrenować z zawodnikami na innym poziomie. Tutaj w Łomży mam naprawdę dobrych zawodników, ale czasami treningi z innymi ludźmi tak wnoszą coś nowego do mojej przygody z tym sportem. A jak ocenisz organizację ogólnie Armia Fight Night? Planujesz jeszcze zawalczyć tutaj? No myślę, że jeśli walka podobała się i organizator, pan Filip, zaproponuje, na pewno się zgodzę. Widać tutaj pełen profesjonalizm ze strony organizatorów pod różnymi względami organizacji właśnie całego wydarzenia w naszym mieście. Myślę, że tak, z chęcią będę toczył właśnie boje po tak właśnie profesjonalną organizację. Walka na pewno się podobała, więc jeszcze raz gratuluję i dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję, jeszcze chciałbym bardzo podziękować tutaj wszystkim firmom. Właśnie jak wcześniej wspominałem, ludziom, którzy mnie wspierają w firmie DrewBet, panu Robertowi Smugarzyckiemu oraz pani Bacie Smugarzyckiej za wielkie wsparcie. Dają mi oni możliwość takiego rozwoju, ale także przekazują taką wiarę we mnie i bardzo to motywuje mnie, że naprawdę otaczam się takimi ludźmi i chciałbym również podziękować firmie Koja, firmie Plaga, chłopakom z Magic Burger, firmie chłopakom z Podróży po Skórze, Bartoszowi Justa z Install Trust i wszystkim osobom, które włożyły cegiełkę do tego mojego przygotowania, tego moim rodzicom, mojej dziewczynie, która bardzo mnie wspiera, pomaga mi pod różnymi względami i wszystkim jeszcze raz dokładają cegiełkę do mojej przygody w tym sporcie.